Seniorów Karate Kyokushin. Proszę o wejście na podniesienie zawodników. Proszę o ustawienie się sędziów. Witamy serdecznie. Najlepszych, najlepszych. Kelmianie będą mieli możliwość obserwowania najlepszych zawodników w Polsce. Nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia się. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi do odrażania. Moksu jamy! Adie! Bardzo dziękuję tutaj wszystkim. Proszę jeszcze chwilę o pozostanie. W imieniu klubu karate Kyokushin Kampu chciałbym gorąco powitać tutaj przede wszystkim sędziego głównego naszych zawodów Shikan Andrzeja Drewniaka. Sędziego technicznego Sinan Eugeniusza Dadziwoda. Chcę powitać gorąco również przedstawiciela dyrekcji miasta Chełm, panią dyrektor Elżbietę Kaliszczuk-Bajkiewicz, dyrektorkę Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Witam serdecznie również prezesa klubu karate Kyokushin Kampu, pana Tomka Szaconia. Senpai, czwarte piu, aktualnie ćwiczący cały czas. Serdecznie dziękuję. Witam również sędziów, bo bez was wiadomo, każda impreza jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwa do zrealizowania. Witam zawodników, którzy dzisiaj będą
że tak powiem, mierzyć swoje siły na macie. Witam publiczność, witam wszystkich zgromadzonych. Proszę panią dyrektor o otwarcie naszych dzisiejszych zawodów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Czuję się niezwykle zaszczyceni, że po raz pierwszy w Chełmie odbywają się Mistrzostwa Polski Karate Seniorów. Bardzo serdecznie państwa witam w imieniu prezydent miasta Chełm, pani Agaty Fisz, dostojni goście. Myślę, że tak mogę zwrócić się do zawodników, bo wiem, że to są najlepsi z najlepszych. Tym bardziej stan niezmiernie miło, że państwo jesteście u nas. Mam nadzieję, że atmosfera i warunki, jakie zostały stworzone, sprawią, że będziecie państwo częściej przyjeżdżać, a tego typu zawody będziemy mogli częściej dla państwa przygotowywać. Życzę po prostu, żebyście wszyscy byli zwycięzcami. Myślę, że poprzez sam fakt brania udziału w takich zawodach jest się już zwycięzcą. Sędziom oczywiście życzę sprawiedliwych ocen, państwu miłego pobytu w Chełmie i 43. Mistrzostwa Polski Karate Seniorów w Chełmie uważam za otwarte. Mataha, przedstawiam skład sędziowski, Sikan, Remigiusz Karpiński, piąty dan, Zbigniew Zieliński, piąty dan, Janusz Piórkowski, czwarty dan, sensei Rafał Tomala, czwarty dan, Konrad Kozłowski, drugi dan. Walkę na macie B wygrywa Gąsesz Edyta. Do czwartej walki na macie A. Michał Nikiel. Do walki piątej przygotowuje się Wiktor Osial. Tomasz Kasperczak. Thank you.
Marcelą Patryk. Zwycięża Patryk Karpiński. Czwarty dan Bogdan Świątkowski, czwarty dan Cezary Wanasiak, trzeci dan. Musi nastąpić zmiana składu sędziowskiego. Następny skład sędziowski. Przygotowują się Tomasz Kaperczak, Jastrzębie i Marek Madej, Zielona Góra. Tak jest! Ale kolano ma!
Powtarzam, na macie A przygotowują się Patryk Sykiel z Wrocławia i Hubert Bysiak Kielce. Do walki numer 23 na macie B przygotowuje się Wanasiak Patrycja i Beata Openkowska. Wszystkim pozdrowienia.
autobusy. Agnieszka Winek, AK. I zawodniczka Angelika Jarecka, Shiro. Jasielski Klub Wielkiej Karaty. Zwycięża decyzją Szczytan Bogdana Lubosa, Agnieszka Winek.
AK Lokaci, zwycięża Aleksandra Karpuk z Postomina. Zielona Góra.
Kozakę. Zawodnik z Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin. Lokacji zwycięża Patryk Sypień. Jan Mazurkiewicz i sensei Rafał Tomala, czwarty dan, i Janusz Biurkowski, czwarty dan. Dobra,
To są zwycięża jednogłośnie Agnieszka Winek. Jednogłośnie zwycięża Marta Lubos z Tarnowskiej Góry. Aleksandra Matysiak, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin z Warszawy. Łakę, remis, dogrywka, drugi. Kolejny remis, 2 minuty dogrywki. Zwycięża Jakub Zagończyk, Klub Karate Kyokushin Nippon z Konstancina Jeziora. Z powodu kontuzji... Okej, okay, dobrze rozumiem. Z powodu kontuzji AK Lokaci zwycięża Dominik Parol. Z powodu kontuzji przeciwnika. Come on!
AK Lokaci, zwycięża, zawodnik odznaczony czerwoną szarfą, wyróżniony. Zwycięża zawodnik z Wrocławia. Jeszcze początek oglądamy. Tomasz Bloczyk. Terytorium. Dziękujemy sędziom i prosimy widownię, aby pozostała jeszcze za chwilę dekoracje medalistów dzisiejszych mistrzostw Polski seniorów karate Kyokushin.
Dziękuję serdecznie, miło, że można było obejrzeć tyle fantastycznych zawodniczek i zawodników na najwyższym poziomie walki w pełni. To jest wielka, wyjątkowa sytuacja i okazja, a przystępujemy do czystości dekoracji. O udekorowanie zawodników zapraszam serdecznie, proszę, Cichana Andrzeja Drewniaka. Jest również pan wiceprezydent, zastępca prezydenta miasta Chełm, pan Stanisław Mościcki. Również do dekoracji zapraszamy prezesa Kiepusin Parku, pana Tomasza Szacowa. I rozpoczniemy uroczystość dekorowania od oczywiście kategorii kobiecej. 43. Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kiepusin. Dyplom dla Aleksandry Leśniewskiej za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii kumite kobiet do 55 kg. Poprosimy o brawa. Zapraszam serdecznie Waldemara, pan Waldemar Kozioł. Sensei, zapraszam serdecznie do nas również. Trener, wieloletni prezes również Kiepusinka Kanku, Heł. A kolejną zawodniczką, która zajęła trzecie miejsce, Angelika Jarecka, również kategorii kumite kobiet do 55 kg. Miejsce drugie, Daria Szefer. Wielkie brawa. A zwycięzczynią jest Agnieszka Winek. Miejsce pierwsze w kategorii, przypominam, kumite kobiet do 55 kg. Proszę jeszcze o wielkie brawa dla wszystkich zawodniczek. Dziękujemy serdecznie za fantastyczne walki, za takie emocje. Jeszcze chwilę, zdjęcia pamiątkowe. Zanim przystąpimy do dekoracji w kolejnej kategorii. Dziękujemy, drogie panie, za fantastyczne walki. Miło nam było w Chełmie, w naszym kochanym mieście, gościć tak fantastycznych zawodniczki. Kategoria kumite kobiet do 60 kg. Miejsce trzecie, Joanna Kalinowska. Również miejsce trzecie, Natalia Wódka. Miejsce drugie, Sylwia Chałubińska. I zwycięzczyni, miejsce pierwsze, Marta Lubos. Poprosimy tak, dekoracja, jeszcze brawa i oczywiście pamiętkowe fotografie. Wielkie, wielkie gratulacje, drogie panie. Tak jest. Uśmiechy. I jeszcze raz poproszę o wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. I przystępujemy do dekoracji kolejnej kategorii kumite kobiet do 65 kg. Miejsce trzecie, Beata Opelchowska. Zapraszamy.
Również miejsce trzecie, Emilia Płaszczyńska. Miejsce drugie, Monika Zielińska. I zwyciężczyni w tej kategorii, miejsce pierwsze, Aleksandra Matysiak. Brawo! Upominki, medale, puchary i przede wszystkim wielkie brawa za fantastyczną walkę dla zawodniczek. Dziękujemy serdecznie i ostatnia z kategorii Komitet Kobiet powyżej 65 kg, miejsce trzecie, Katarzyna Regent. Również miejsce trzecie, Paulina Durkiewicz. Miejsce drugie zajęła Maria Jasko. Jasko, tak. A zwyciężczynią w najcięższej kategorii jest Aleksandra Karpiuk. Oczywiście brawa i za chwilę pamiątkowe jeszcze zdjęcie. Poproszę o brawa dla zawodniczek. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do walczących teraz panów. Kategoria Kumite mężczyzn do 65 kg. Miejsce trzecie, Adam Kawka. Kolejne miejsce trzecie, Karol Magura. Miejsce drugie, Filip Scheller. I miejsce pierwsze, zwycięzcą w tej kategorii został Jakub Zakończyk. Krzysztof Drzewniaka. Pamiątkowa fotografia. Jeszcze tak, jeszcze upominki. I teraz chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy serdecznie, a za chwilę poznamy poszczególnych zawodników, którzy zjawią się na miejscach podium w Kumite mężczyzn do 70 kg. Miejsce trzecie, Szymon Świątkowski. Również miejsce trzecie, Marcin Sturgulewski. Miejsce drugie, Michał Kalmus. A zwycięzcą w kategorii Kumite mężczyzn do 70 kg został Dominik Parol. Gratulacje i wielkie brawa. Co za radość, tak jest.
Gratulacje z rąk Ścichana Andrzeja Berniaka. Jeszcze upominki. Oczywiście pamiątkowa fotografia z hełma. Dziękujemy bardzo, a teraz poznamy poszczególnych zdobywców z poszczególnych miejsc. Kumite mężczyzn do 75 kg. Miejsce trzecie Michał Nikiel oraz Marcin Krupa. Miejsce drugie Marek Madej. I miejsce pierwsze w tej kategorii zdobył Mateusz Krejpcio. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników i dla zwycięzców. Gratulacje i pamiątkowa fotografia. Tak jest. A my przechodzimy do kolejnej kategorii, tym razem do 80 kg. Miejsce trzecie Wojciech Żytkiewicz oraz Michał Pniewski. Miejsce drugie Grzegorz Węgrzyk. I miejsce pierwsze Tomasz Dłoczyk. Dziękujemy serdecznie wszystkim zawodnikom, oczywiście jeszcze fotografia. Dziękujemy za wasze fantastyczne walki i litry potu wylane na macie. Kategoria kumite mężczyzn do 90 kg. Marcin Dąbrowski, miejsce trzecie. Wraz z Ignacym Słoneckim. Zapraszamy. Miejsce drugie wywalczył Marek Wolny. I miejsce pierwsze po wyjątkowo zaciętej walce. Patryk Sypień. Pamiątkowa fotografia z hełma, tak jest. 43. Mistrzostw Polski seniorów karate Kyokushin. Dziękujemy bardzo i została nam jeszcze najcięższa kategoria. Kumite mężczyzn powyżej 90 kg. Miejsce trzecie Mateusz Kaptur oraz Arkadiusz Szir. Zapraszamy panów na podium. Miejsce drugie Damian Garliński.
A w tej najcięższej kategorii wagowej zwyciężył Maciej Mazur. Gratulujemy zawodnikom, oczywiście panu Kola fotografa. Dziękujemy bardzo. Zostało nam jeszcze udekorować poszczególne kluby karate i niniejszy mam przyjemność ogłosić tutaj za nami piękne szklane puchary ufundowane przez Hutę Szkła Marta II. Chełmską Hutę Szkła oczywiście. Miejsce czwarte, klub karate Kyokushin-Nippon Konstancin Jeziorna. Miejsce trzecie, mazowiecki klub karate Kyokushin Warszawa. Miejsce drugie, TKS karate Tarnowskie Góry. I miejsce pierwsze, wrocławski klub karate Kyokushin Sypień. Wracam w górę, nie? Dokonuję, dziękujemy serdecznie, wielkie prawa dla wszystkich chętnych, które przyjechali do naszego pięknego miasta, aby się zmagać. Zapraszamy zatem wszystkich zawodników z pucharami, nie odchodźcie jeszcze, chodźcie do nas tutaj do podium. Zrobimy wspólną pamiątkową fotografię razem z Sikan, Andrzejem Drewniakiem, Mariuszem Radziwowym i tymi przedstawicielami właśnie, którzy jeszcze są. Będzie taka fajna pamiątkowa fotografia z 43. Mistrzostw Polski Seniorów. Karate Kyokushin. Sensei Krzysztof Kozioł również. Sensei Bartłomiej Zakrzewski. Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz w imieniu klubu Karate Kyokushin Tamtu chciałbym wam przede wszystkim podziękować za wspaniałe widowisko, za wspaniałe walki. Dziękuję kierownikom, dziękuję zawodnikom, dziękuję wszystkim sędziom. Os!